Witam Was serdecznie w ten na bożonarodzeniowy wieczór. Sprawdzimy sobie pogodę kosmiczną. Powiem Wam szczerze, miałem nic nie robić, ale tak z ciekawości, bo sam jestem ciekawy, co tu się nam dzieje. Spaceweatherlife.com. Regiony występowania plam. O kurde, plam słonecznych. Słuchajcie, sytuacja jest bardzo nieciekawa, bo mamy trzy ogromne naprawdę plamy, ludzie. 3531. Tutaj jest nieoznaczona, pewnie należy do regionu 3529. Nie jest dobrze. Ale 3529 wykazuje większą aktywność. Słuchajcie, naprawdę już się robi nieciekawie. Rozbłyski słoneczne to właśnie prawa część Słońca bardziej niż lewa. Aktywność słoneczna z ostatnich 2 godzin utrzymuje się na jakimś stałym poziomie, więc jest czysto. O rany, a co to jest? Dziury koronalne to mamy lewą stronę, ale zobaczcie jaka... Powiem Wam szczerze, dziwna struktura na powierzchni Słońca się pojawiła. Pewnie sami na tym obrazie to widzicie. No, dla mnie to jest coś niebywałego. No i tutaj widać, że widać obwódki kamery, że mieliśmy pewnie niedawno rozbłysk. Protony nam się utrzymują na niskim w miarę poziomie. Ale tutaj zielona linia zaczyna już iść w górę. Zobaczmy jak to się ma ze stereo. Obejrzymy sobie w niższy. Nie chcę pobierać. Ajajaj, wiecie co? Obejrzymy sobie Soho. Będzie lepiej. Sam jestem ciekawy jak to na chwilę obecną wygląda. Z większej odległości będzie fajniej. Dobra, zobaczmy. Teraz będziecie lepiej widzieć. Odpuścimy sobie zaraz to jeszcze raz, bo to jest... Dobra, i od początku. Dlatego tyle, wiecie, gadam o tym bezpieczeństwie, UPS-ach, uziemieniach, bo nawet komputer w zamkniętej metalowej obudowie podpięty do gniazdka z uziemieniem tworzy przez swoją obudowę klatkę Faradaya, która uchroni jego elementy przed zniszczeniem w wypadku burzy. Tylko pod warunkiem, że sama energia nie będzie dostarczana do niego. To jest warunek. Czyli w razie burzy słonecznej, moi mili, wyłączamy bezpieczniki w domu i po prostu zostawiamy to dalszym krokom. Te błyski na nagraniu to są właśnie naelektryzowane cząstki słoneczne, które uderzają w detektor kamery. Wow! Właśnie dlatego mówię o tym bezpieczeństwie i dlatego powinniście słuchać, co mówię. Cofniemy to sobie i jeszcze raz obejrzymy. I pomyślcie sobie, gdyby taka potężna plazma z takiej eksplozji dotarła do Ziemi, to byśmy mieli dosłownie z dupy jesień średniowiecza. Właśnie o tym mówię. Więc teraz sobie uświadomcie, po co ja cały czas wypruwam sobie żyły i ostrzegam Was przed tym, co jest tak naprawdę nieuniknione w niedalekiej przyszłości, ale nie panikujmy z tego tytułu. Więc sytuacja wygląda, no, na razie niby stabilnie, ale dla mnie nieciekawie wygląda. Weźcie pod uwagę, ja to wolę być bardziej taki nastawiony, bardziej a la Down in the Panic, ale tam wiecie, z tyłu głowy już alarm się włączył. No dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się.